No i mamy kolejny dzień. Minęło w zasadzie to wiele tych dni od ostatniego mojego kręcenia i pokazywania. Dlatego teraz zrobię wam taki szybciutki update tego, co się tutaj wydarzyło. Jak widzicie, mamy już zabudowaną łazienkę. Nie kręciłem, bo po prostu byłem skupiony na robocie. Chciałem, żeby jak najszybciej robota poszła, więc odłożyłem kamerę na bok i po prostu zapieprzałem. Więc zamontowana jest tutaj kabina, zabudowana. Tutaj będzie włącznik do światła i do wentylacji. W środku kabinka prysznicowa wygląda bardzo podobnie do tej w Ducato, natomiast nie ma tutaj bieżącej wody. W tym samochodzie będzie troszeczkę inaczej to rozwiązane. U góry nad łóżkiem mamy szafki, jeszcze bez tyłów, ale szafki są bardzo podobne do tych, które mieliśmy w Ducato, nawet jeżeli chodzi o wzory. Natomiast kolor jest zupełnie inny. Na ścianach i na suficie mamy 6-milimetrową sklejkę pomalowaną takim moim zdaniem niebieski. I to co ciekawe, to nad łóżkiem jest okno dachowe 40x40 rozmiar. Tutaj będzie łóżko, tutaj będzie taka szafka na rzeczy, gdzie my mogli sobie tam trzymać jakieś ubrania i tak dalej, pod łóżkiem. Tutaj jest elektronika tej skrzyni, którą tutaj widzicie. Teraz za bardzo nie mogę jej podnieść, bo mam śrubki, ale jak schowam śrubki, to będę mógł podnieść to wieko i pokazać wam, że tam mamy dwa akumulatory po 100 Ah. Tutaj cały sprzęt, który pozostał z LTK, czyli stary regulator MPPT, izolator akumulatorów, dzięki którym ładujemy podczas jazdy nasz akumulator pokładowy, stara przetwornica 100 W. Tu są bezpieczniki, które jeszcze nie są podłączone, no i podłączenie do prądu zewnętrznego przez bezpiecznik. Bardzo prosta elektryka, cała ta elektryka, cały ten schemat tego podłączenia i nazwy urządzeń jest dostępny w naszym poradniku podróży samochodowych i van life'u. Tam jest napisane dokładnie, jak to wszystko podłączyć, jak podłączyć prąd w kamperze. Jak widzicie, całkiem sporo, ale nie wszystko zostało zrobione, więc jeszcze zabieram się do pracy. Zaczynam od rzeczy, które muszę zrobić na zewnątrz, bo jak widzicie po mojej czapce, już jest zimno. Mamy już listopad. To wszystko miało trwać dużo szybciej, no ale życie. Dlatego też zaczynam robić rzeczy, które muszę zrobić na zewnątrz i później będę montował przyciski, światełka i tak dalej, ale to już wszystko w środku. Jeżeli zastanawiacie się, co ja robię, to oklejam tylnie drzwi taką specjalną pianką wygłuszającą i troszeczkę izolującą od ciepła. To są specjalne takie pianki właśnie do drzwi, one są lekkie, cienkie i nakleją, więc sprawdzony system. Dobra, to już mam przyklejone. Teraz tylko sobie muszę wyciąć w plastikową taką zabudowę, bo wcześniej tu była pilśnia i ta pilśnia jest dosyć ciężka, jest tyrana po 20 latach. Więc wytnę sobie plastikową i nałożę i będzie gotowe. Dobra. A że jest już godzina 14:48 i zachodzi słońce, to idę do środka. Teraz będę siedział do wieczora w środku i montował różne rzeczy. Jakbyście kiedyś budowali kampera i chcieli zamontować taką obrotnicę, to musicie sobie znaleźć firmę Motoblend. Oni sprzedają na Allegro, ale ostatnio do nich zadzwoniłem, bo chciałem się upewnić, czy na pewno taka obrotnica pasuje do fotela pneumatycznego. I pasuje. I pan mi powiedział, że na Allegro jest drożej, bo na Allegro są te prowizje i tak dalej, więc jakby coś, to można sobie wejść na stronę motoblend.pl i sobie kupić to, bo jest taniej i na pewno też jest taniej niż u takich typów, którzy się na OLX-ie ogłaszają i robią obrotnice. Jak zauważyliście może, a może i nie, to schowałem webasto w podstawie fotela i jeszcze mam połowę tego pojemnika na schowek na jakieś, nie wiem, pierdółki, ale wejście jest z tej strony, nie z tej.
tylko z tej. Więc dobrze, bo jakby kiedyś mieliśmy schowane buty pod fotelem, to jedna moja para butów gdzieś wypadła. Kiedyś zgubiliśmy ją. Mamy prąd w sypialni, światło w sypialni. Dobra, teraz zrobimy USB nad łóżkiem. I tutaj dla Kasi. Elegancko. Jeszcze tylko USB. Jeden taki port USB tutaj zamontuję. Taki. I dzisiaj wszystko, bo już jak widzicie za oknem ciemno. O, dzisiaj pełnia. Każde życzenie się spełnia. Korzystając z okazji, że pada deszcz i jest nie za ciekawie, pomyślałem, żeby nie marnować dnia, to jedziemy właśnie teraz z Kasią do Andrychowa, gdzie mieszka pan tapicer i gdzie pan tapicer zadzwonił i powiedział, że czekają nasze krzesła. Już jest otwarte. Czekają krzesła na nas, więc jedziemy. Hello. Hello. Zimno? Mogło być gorzej. Co to za dziwna ściana? Co to za dziwny van? To jest Fiat Ducato, ale nie nasz, bo nasz jest tutaj. Ten jest pożyczony. Poznaje to miasto, przez które właśnie przejeżdżamy. Dajcie znać w komentarzach. No i jesteśmy w Andrychowie. Gdzie to pana? Po fotele. A pan ma w ogóle kampera swojego? Dlatego wiedział, jak uszyć. Trochę inny. Z takim inaczej zamówię właśnie, bo tamten nie miał takich możliwości, tak jak się do czesania. Aha. Troszeczkę mniejsze. Trochę miał. Miał też. Może nie aż tak. Będziesz tak codziennie chodziła i czesała? No. Pięknie, co? No. Elegancko. Jeszcze słuchajcie, jakbyście chcieli sobie zamówić fotele, to tutaj można takie, przeróżne. Wow. Nawet tak, z browarkiem. Kurde, jaki odważny kolor. Nie? Taki bordowy do kampera. Dobra, pakujemy. Teraz wniesiony. Użyłem tego samego matraca, który mieliśmy wcześniej z Ikei. To jest materac do sofy, który mieliśmy wcześniej w Eltaku. Myśmy go całkiem niedawno wymieniali, przecież myśmy na nim spali może nie cały rok. Więc on jest w całkiem dobrym stanie, dobrej kondycji. Nie użyłem ramy, która tutaj była wcześniej, ramy pod łóżko z starego Elteka, bo ona ważyła ponad 20 kg. I pomyślałem, że to jest trochę za dużo.
mamy tutaj dużo innych rzeczy, które są ciężkie. I zamówiłem takie drewniane spód do łóżka na Allegro. Waży to całość 9 kg, czyli ponad połowę mniej niż to, co było wcześniej. Teraz zamykam drzwi, bo grzeje webasto, bo jest już bardzo zimno, a żebym nie marzł, to włączam sobie po prostu tutaj webasto, a mamy webasto bardzo cichutkie, to mamy chińskie webasto, to stare. Nie kupowałem nowego. Jesteśmy w Kalwarii Zebrzydowskiej, przyjechaliśmy do hurtowni materiałów, tam gdzie zazwyczaj kupuję materiały na tapicerkę, bo chcemy kupić jeszcze materiał na zasłonki i chcemy, żeby ten materiał był taki sam jak ten z tapicerki. Przy okazji dowiecie się, gdzie można wybrać się, żeby kupić materiał. Materiały wybrane, no nie było co wybierać, bo to jest ten sam, który mamy na fotelu, także teraz jedziemy zawieźć mojej mamie, bo moja mama nam uszyje z tego zasłonki. Wsiadliśmy teraz do Castoramy, ja idę odebrać szafkę do łazienki, bo Castorama nie wysyła, tylko trzeba przyjechać osobiście. I jeszcze przy okazji zobaczymy może z jakimiś dekoracjami, jakimiś koralikami, dywanikami, kwiatkami sztucznymi. Zobaczymy, co tu mają. Jeszcze nie wiem, czy to się rozwiązanie spisze i sprawdzi w kamperze, ale na pewno trzeba będzie na pewno kleić coś, co sprawi, że to się nie będzie otwierało. 58 cm zmieści się. Nic tu nie ma. Wszystko, co tu jest, to jest strasznie drogie, więc przeglądaliśmy parę regałów i idziemy do IKEA. Ja jak zwykle przepadłem na dziale z akcesoriami do kuchni, więc mam torbę. Pomimo tego, że przyszedłem tutaj kompletnie nie w tym celu, to mam już pełną torbę różnych akcesoriów, o których nie wie Kaśka, bo by mi nie pozwoliła ich kupić. Kończymy tą naszą misję. Trochę rzeczy mamy już zaniesione do vana. Nie okupiliśmy jakoś, obkupiliśmy się jakoś specjalnie, ale coś tam kupiliśmy. Dobra, bez odbioru. Kasia mi zwróciła uwagę, że nie pokazałem, jak przewieszałem szafki. Dość sporo osób przy poprzednim budowie kampera pytało, jak zamontowaliśmy szafki, więc zostawiłem sobie jedną taką szafeczkę, którą za chwileczkę przywieszę i tym samym zobaczycie, jak montujemy szafki. Normalnie to prosiłem mojego brata, żeby mi przytrzymał tą szafkę. W dwie osoby się to lepiej robi, ale tym razem mogę to samodzielnie zrobić, bo dosyć sztywno jest ta szafka tutaj wciśnięta. Bo dodałem taką listwę aluminiową na tę szoferkę. No ona ma te 3 mm, więc te 3 mm akurat mi teraz trzymają tą szafkę. Dzięki temu mogę sobie to sam przywiesić. Więc zasada jest taka, robimy sobie szafkę i zostawiamy tutaj taką listwę 15 mm sklejki. Tutaj i z tyłu. No i wiercam się po prostu do sufitu, ale nie do blachy, tylko do tych słupków, które tutaj są poprzek. Takie profile stalowe, do tych profili się wiercam. Trzeba wiedzieć, jaka długość jest profili, żeby po prostu nie przewiercić na wylot. Więc lepiej to być krótszym wiertłem i krótsze śruby. No i tak samo jest do tyłu. Też są takie specjalne, szerokie profile tutaj na wysokości moich ramion w całym samochodzie. No i tam po prostu bardzo łatwo wiercić się. Tam troszeczkę użyję dłuższych śrub. Tam użyję takich 5-centymetrowych śrub. Bardzo grube wkręty, które będą trzymać tą szafeczkę.
No i tyle filozofii. Dałem wkręta na górę, wkręty do tyłu, po boku jeszcze są wkręty, także to wszystko się bardzo stabilnie trzyma. Jest też wciśnięte dosyć ciasno, więc jedynie co to może skrzypieć, bo jest ciasno ułożone, ale myślę, że damy radę. To tyle. Jeszcze z takich instruktażowych filmów, jeżeli chodzi o budowę vana, to wam pokażę, jak montuję huśtawkę, bo po poprzedniej serii budowy było bardzo dużo pytań o tą huśtawkę i po prostu nagram to. Zacznijmy od tego, co będziecie potrzebować, jeżeli byście montowali taką huśtawkę u siebie w kamperze. Więc potrzebujecie taki uchwyt, który można kupić w sklepie ogólnobudowlanym, supermarkecie budowlanym, na dziale meblowym albo w sklepie meblowym. Do tego musi być śrubka, która się wkręci w ten uchwyt. I jeszcze, żeby wzmocnić tą blachę, która jest na słupku, a ona jest bardzo cienka, to ja jeszcze stosuję taką blaszkę, no nie całą dużą, tylko sobie po prostu utnę kawałek z tej blachy i na tym się będzie opierać cały ciężar i rozchodzić się po prostu po te blasze. Bo jeżeli bym nie dał tej blachy tego takiego wspomagania, nie wiem, to się na pewno jakoś termin, budowlańcy pewnie wiedzą, jak to się nazywa. Jeżeli bym nie dał tego czegoś, to wtedy by po prostu ta śrubka przeleciała na wylot i wypadła osoba, która byłaby na huśtawce, a nie chcemy tego. Chcemy, żeby się pośladki połamały, więc musimy po prostu uciąć sobie kawałeczek blachy. Ja używam blachy aluminiowej, bo jest lekka i mam dużo, jak widzicie, takich odpadów. No i tyle w zasadzie. Więc najpierw musimy przewiercić dziurę w profilu, następnie zabezpieczyć ją podkładem antykorozyjnym i położyć tą blaszkę. Tam w tej blaszce też trzeba wyciąć dziurę, żeby przeszła śruba. Przechodzi śruba i przykręcamy ten uchwyt taki okrągły. Przykręcamy go prawie że na maksa, ale nie na siłę, jeszcze na maksa. Zaznaczamy, ile śrubki nam wystaje pisaczkiem. No i następnie trzeba to wszystko odkręcić i usunąć nadmiar śruby, żeby w tym oczku, w tym kole nie było niepotrzebnej śrubki, ponieważ tam będzie zaczepiona huśtawka. Następnie, jak już to zrobiliśmy, no to trzeba po prostu przykręcić to wszystko jeszcze raz, porządnie, mocno. No i w zasadzie tyle. Teraz wielki test. Nie taki wielki, bo nie jestem taka wielka, no ale od czego trzeba zacząć? No i widzicie, przyłączę światło, działa. Jest to, nawet nie ma śladu, Kasia waży 20 kg, więc jakby ktoś z was ważył więcej niż 20 kg, to musi troszkę grubsze blaszki dać. My tą huśtawkę, mi bardzo zależy na tym, bo w Ducato ją mieliśmy i powiem wam szczerze, że rzadko używaliśmy jej w takiej formie, żebym się huśtała na zewnątrz. Natomiast ona się świetnie sprawdza, kiedy mamy gości. Wtedy siadają sobie dwie osoby na sofce, dwie osoby tu na fotelach, no i tutaj można sobie wygodnie siedzieć, tutaj jeszcze też można krzesełko dostawić. Także ta huśtawka właśnie w takich towarzyskich momentach się idealnie sprawdza. Jest niżej niż w Ducato, można by ją podwyższyć, ale mnie odpowiada, że tutaj sobie wygodnie mogę nogami, jakby nogi sobie ułożyć. Dzięki temu jest wygodniej. Wydaje mi się, że to nie będzie przeszkadzało, bo widzę, że stolik będzie na takiej wysokości, więc jest idealnie. Możesz sobie tu położyć deskę do krojenia i kroić na przykład ogórki na sos tatarski. Na pewno nie. Na pewno tak to nie będzie wyglądać. No dobra. Dziękuję za tą huśtawkę. Wracamy do roboty. Kończę. Został ostatni dzień. Dzisiaj zamontuję ostatnie rzeczy. Kupiłem sobie węże do wody, do szarej, czystej wody i mam tutaj już przygotowany zlew, zlewozmywak. Zdecydowałem się, że w tym kamperze będziemy mieć zlewozmywak połączony z kuchenką, taki dometikowski, typowy do kamperów, bo mamy po prostu mało miejsca, a uważam też bardzo na wagę. Nie chcę specjalnie przeważyć tego samochodu, bo on nie ma takiego silnika jak Ducato, więc nie mogę przesadzić ilością mebli i różnych sprzętów AGD, więc nie będzie tutaj też piekarnika. Dlatego będzie tutaj w tym miejscu na dole, no takie połączenie, dwa w jednym. Prowadzić parę takich ulepszeń, żeby nam pasowało. Pasował ten zlewozmywak. Chciałem skrócić podaneczko, bo mi wchodzi w ścianę. Thank you.
rozgrzewam sobie opalarką węże, ponieważ są twarde i ciężko się nakłada. Jak się podgrzeje opalarką, to wchodzą po prostu idealnie, bez żadnego masła ani żadnych płynów. Cały proces podłączenia kuchenki jest też dosyć prosty. Wystarczy podłączyć wodę, prąd do włącznika w kranie i gaz. No i za chwileczkę będzie można już, tak powiem, gotować. I to będzie ostatnia rzecz, którą muszę zrobić na tą chwilę. Może jeszcze w przyszłości coś tu będzie jeszcze ulepszane, udoskonalane, ale z uwagi na to, że już jest początek grudnia, to no cisnę, żeby tylko ten samochód wyjechał. Jestem umówiony jeszcze na wizytę u mechanika, żeby sprawdzić wszystko technicznie, czy wszystko będzie sprawne, wypełnienie pasków oleju, filtry paliwa i tak dalej. No i jeszcze wymienimy opony i to już będzie kompletny koniec. Ale jeszcze nie zdradzając, nie kończąc tego odcinka, to muszę powiedzieć, że w następnym odcinku będzie jeszcze też podsumowanie wszystkich kosztów związanych z budową, jak zwykle linki do wszystkich tych produktów, które kupiłem. Więc jeżeli Was interesuje tego typu content, to zapraszam w przyszłym tygodniu na naszego vloga, bo będzie taki konkretniejszy o, no, o cyferkach, literkach i tym, co tutaj wszystko im widzicie. Dostaliśmy taką uszczelkę do tej kuchenki, kuchenko zlewu, i dzięki temu podobno nie trzeba używać silikonu, żeby się nie wlewało pod spód. Nie wiem, czy to się spisze. Jeżeli ktoś z Was ma taką kuchenkę i nie dawał silikonu, to dajcie znać, albo jak dawaliście, to też powiedzcie, bo jeszcze nie jest za późno. Jeszcze można taki silikon dołożyć. Dokonałem testu szczelności przy użyciu takiego spraya, który robi taką fajną piankę. I wszystko jest elegancko. A teraz będzie test podpalania. Nie pali się. No i super. Moi drodzy, z wielką radością informuję, że skończyłem budowę tego kampera, remont tego kampera. Wszystko jest zamontowane, to co jest do zamontowania, do zrobienia. Teraz muszę, że tak powiem, tylko go wysprzątać, wyczyścić i poprosić Kasię, żeby tutaj przyniosła trochę dekoracji. Tak jak mówię, w przyszłym tygodniu też będzie odcinek o podsumowaniu. A ja teraz wyjeżdżam spod garażu i jadę się przejechać na wycieczkę testową.